Jestem właśnie w Warszawie, niedaleko dworca Warszawa Zachodnia i chciałem Państwu pokazać przykład ordynarnej homopropagandy. Idę sobie, jest słoneczny deszcz, słoneczny dzień, deszcz nie pada. I co ja widzę? I co widzą moje oczy? Moje oczy widzą tęczę. Autentyczną tęczę nad Warszawą. Uważam, że to za niedopuszczalny przykład homopropagandy. Jestem całkowicie temu przeciwny. Uważam, że takie tęcze powinny być zakazane. Oczywiście mówię to żartobliwie. Nauczyłem się przez całe życie, że niestety trzeba zaznaczać, kiedy się żartuje. Właśnie teraz żartowałem. Tęcza jest przykładem, jest symbolem w wielu kulturach. Dla Skandynawów, pogan, tęcza to był most do Asgardu, siedziby bogów. Dla chrześcijan jest to znak przymierza z Bogiem. Niestety dzisiaj środowiska homoseksualne, wykorzystując symbol tęczy, sprawiły, że niestety kojarzy się on absolutnie ze środowiskami homoseksualnymi. I stąd mój ten żart. Dziękuję bardzo.